Dzisiaj jesteśmy na targach Ekoflota, gdzie jako firma pokazujemy całą gamę naszych samochodów hybrydowych, ale także samochód z napędem wodorowym, samochód Mirai. Auto dostępne jest już w regularnej ofercie na świecie, na wielu rynkach, w Europie również na kilku wybranych rynkach. Samochód napędzany jest za pomocą ogniwa wodorowego i tak naprawdę pozwala to na zasięg swobodny w granicach 600-700 km, a ładowanie trwa nie więcej niż 3 minuty. Mówiąc o samochodach wodorowych, mówimy oczywiście o przyszłości motoryzacji. My dzisiaj klientom, kiedy opowiadamy o takim samochodzie, patrzą na nas mniej więcej tak samo jak 20 lat temu patrzyli na nas, kiedy mówiliśmy o hybrydach. Natomiast zdaniem koncernu to jest właśnie przyszłość motoryzacji i w drodze do samochodów w pełni elektrycznych w naszej ofercie oprócz samochodów hybrydowych pojawią się także auta z napędem wodorowym. Póki co w Polsce samochód jeszcze nie jest dostępny w regularnej sprzedaży, głównie za sprawą braku odpowiedniej sieci infrastruktury do ładowania samochodów wodorowych, ale rozmowy, które toczymy z poszczególnymi firmami, które zainteresowane są rozwojem infrastruktury wodorowej w Polsce, mogę powiedzieć, że w najbliższym czasie możemy spodziewać się kilku ciekawych nowych stacji wodorowych w Polsce. Wodór jest dostępny właściwie wszędzie. To jest efekt uboczny produkcji rafineryjnej. To jest także możliwość pozyskania tego właśnie składnika poprzez proces elektrolizy. Także wszystkie firmy i z branży paliwowej, energetycznej mają szansę na rozwój właśnie takiej infrastruktury w przyszłości. W najbliższym czasie możemy spodziewać się także innych modeli wodorowych, nie tylko w gamie Toyoty, ale w gamie Lexusa. Samochód cieszy się ogromną popularnością na rynku japońskim. W tej chwili właśnie potrajamy produkcję tego modelu. Okres oczekiwania też jest stosunkowo długi, ale pokazuje to też mniej więcej trendy rynkowe, w którą stronę dzisiaj zmierza motoryzacja.